Witam wszystkich cieplutko, serdecznie moi drodzy, Mariancello z tej strony, kłaniam się i zapraszam was na kolejny film, a co za tym idzie na kolejną historyczną, niehistoryczną, historyczną batalię szachową, partię pochodzącą z drugich oficjalnych mistrzostw świata w szachach, które miało miejsce w 1889 roku, 100 lat przed moimi urodzinami moi drodzy. No co powiedzieć, szmat czasu temu, w stolicy Kuby to się wszystko odbyło, w mieście położonym nad Zatoką Meksykańską, moi drodzy, Hawana, miasto, które... Można powiedzieć, kojarzymy co? Z salsą oraz wysokiej klasy używkami. Mam tutaj oczywiście na myśli rum oraz cygara, więc jeżeli planujecie tam wakacje, no to koniecznie za tym towarem się rozejrzyjcie. Być może kupcie, moi drodzy, coś dla Mariancello. Niedługo moje urodziny, więc taki prezent byłby trafiony w dziesiątkę. Cygaro z Hawany, jak najchętniej. Partia ta pochodzi z rundy piątej wspomnianego meczu o Mistrzostwo Świata, gdzie oko w oko do walki o ten tytuł stanęli Wilhelm Steinitz oraz Michał Czigorin. Bez dwóch zdań są to legendarne nazwiska, moi drodzy. W tamtym okresie to było szachowa waga super ciężka, nawet pokusiłbym się o stwierdzenie tak metaforycznie. Można było to powiedzieć zasięg ramion Kliczki oraz szybkość Mike'a Tysona, jeżeli już tutaj o wadze ciężkiej mowa. W tej grze będziecie naocznymi świadkami tego, że nawet najlepszy gracz, najlepszy szachista potrafi popełnić przysłowiowego babola i strzelić sobie prosto w kolano z kalibru 9 mm. Tyle słowem wstępu, nie będę przeciągał, moi drodzy. Zapraszam serdecznie do śledzenia przebiegu partii E4. Rozpoczyna Czigorin, Steinitz, odpowiada E5, skoczek F3, skoczek C6, goniec C4, partia włoska, tak się grywa. Goniec C5, jedna z najlepszych odpowiedzi i tutaj tak, D3, roszada, B4. Tak było w partii, coś pięknego. Gambit Evansa, moi drodzy, lubię te linie, znam je, grywam, no jest fajnie. Chodzi o to, żeby poświęcić pionka z B, odciągnąć gońca, zaatakować go stępem ruchem C3 i przy okazji stworzyć sobie fajne, dogodne warunki do pchnięcia D4, zaatakowania centrum. Za poświęcenie jednego piona białe często otrzymują nieco aktywniejszą pozycję i troszeczkę lepszy, szybszy rozwój. Najlepszym ruchem jest wzięcie tego i tak było, goniec bije B4, C3. Goniec odchodzi czasami tutaj na E7, czasami na C5, czasami na A5. Tutaj na A5 odszedł Steinitz, tak się gra jak najbardziej. Roszada. Tutaj grać można D4, po biciu dopiero się robi roszadę, chociaż roszada od razu też jest jak najbardziej ruchem w porządku. Skoczek F6 lub D6 to są podręcznikowe linie, chociaż hetman F6 również się widuje. Dla hetmana czasami jest troszeczkę ciasno po ewentualnym D4 i pchnięciu gońca na G5. Natomiast tutaj niczym się nie przejmuje gracz grający bierkami koloru czarnego. On jest gotowy, moi drodzy, na wszystko. Pada D4 aktywnie do centrum. Myślę, że to jest dobry ruch i bicie nie jest takie dobre, no bo wchodzą tego typu koncepcje. Jest troszeczkę niebezpiecznie w rozwoju białe lepsze. Tutaj wieża 1 groźbą, król niezroszowany, więc w tym wypadku żadne bicie, skoczek z G na E7 po prostu. No i tak naprawdę można to od razu wybić, chociaż goniec G5 myślę, że nieco lepsze, aktywniejsze. Po hetman w tym wypadku D6, moi drodzy, tutaj hetman proponuje ewentualną wymianę po biciu pionka i można powiedzieć, że pozycja dla czarnego będzie całkiem niezła, całkiem grywalna. No ale tutaj nic podobnego się nie będzie działo, bo tutaj szybki ruch hetman B3 właśnie często mamy do czynienia z tego typu baterią, gdzie F7 jest słabe, trzeba je bronić. Myślę, że roszada to najlepszy wybór. I teraz tak, przy tym ustawieniu warto wiedzieć, że często czarne grają tutaj skoczkiem na A5 z koncepcją widełek, no i tym samym likwidując białopolowego gońca, który jest bardzo aktywny w tej pozycji, ale akurat to pole teraz okupuje goniec czarnopolowy, więc póki co skoczka A5 nie może, no chyba, że ewentualnie na głowę dla gońca. W tym wypadku wieża D1 i o. To jest dobre, ciekawe posunięcie. Wygląda na to, że białe są troszeczkę lepsze, mają lepszy rozwój, mają tutaj większą kontrolę centrum, no i tutaj niebezpiecznie ustawione figury, dla hetmana troszeczkę ciasno. Tym hetmanem można by było odejść tutaj na G6, aczkolwiek nie ma bezpośredniej groźby jakoś wzięcia hetmana, bo po ewentualnym nawet biciu hetman G6 na spokojnie. W tym wypadku mamy goniec, moi drodzy, B6 z koncepcją przejęcia kontroli na to przekątną. Chodzi o kontrolę nad punktem D4, a co za tym idzie jeszcze? Związaniem pionka z F2, to być może będzie też kluczowa kwestia w naszej rozgrywce. No i nie mogły się oprzeć białe. Wzięły to na E5, oczywiście bić nie można, trzeba uciekać hetmanem, no bo jest atak w biały dzień. Hetman, moi drodzy, z wcześniejszym planem, hetman na G6. No i w tym wypadku mamy hetman A3, jaka jest koncepcja? No, żeby nie doszło do widu, można było ocalić Białopolaka, to jest raz, a dwa, jest podwójny atak na raz tylko bronionego skoczka, który znajduje się na 7. I teraz co grać, moi drodzy? No, skoczek za bardzo tutaj wejść nie może, ten pion robi świetną robotę, więc w tym wypadku trzeba zagrać, no nie wiem, coś w rodzaju wieża E8. Tak było w partii. Ktoś powie, ha, Mariancello, czemu nie bicie tutaj pionka na E4?
Bicie pionka nie jest takie dobre, bo to leci. I co? Później jest podbiciem wieża. Nie ma czasu nawet huknąć, moi drodzy, tego gońca. Nie, nie, nie. To nie tędy droga. Póki co trzeba, no, jakoś odpowiedzieć na groźbę bicia skoczka. Wieża 8, tak było. Tak było, nie ściemniam, byłem tam. A, wieżą, nie, jeszcze. Skoczek BD2. Obie strony logicznie rozwijają figury i wygląda na to, że po ruchu D6 czarne wcale nie stoją tak gorzej, tak? Tutaj dwa gońce już, można powiedzieć, budzą się do życia. No ten już obudzony w pełni, moi drodzy. Bardzo przytomny. Ten za chwileczkę wejdzie do gry. No i co? Być może będzie można grać nawet czarnymi na, nie wiem, jakiś remis, może nawet wygraną wskutek jakiegoś błędu. Zobaczymy, jak będzie w partii. Tutaj biały zauważył, że po ED, CD, tak było w partii, ED, CD, Edek, sobie pion jest tutaj na D4, który może być no, takim punktem, który będzie można atakować. No i właśnie idąc tym tokiem myślenia, Chigorin mówi, goniec F4 i co? Jak bronisz pionka? Znowu ruch wieżą? No nie, jest lepszy ruch niż tutaj wieża D8, po prostu goniec C5. Nie ma czasu brać pionka, hetman podwisa. Hetman tutaj wrócił grzecznie na C1 i goniec G4. Wygląda na to, że ta przewaga, która malowała się na szachownicy, ta pozorna przewaga, o której tutaj mówiliśmy, że więcej przestrzeni, lepiej rozwinięte figury, troszeczkę aktywniejsza pozycja dla białego, no to teraz ta przewaga gdzieś tam się rozmyła, moi drodzy, we mgle. Wydawałoby się na to, że wychodzi na to, że pozycja jest koło równy, wierzcie lub nie. No okej, okay, słaby pion, ale tutaj też na C1 jest taki izolak brzydki, który może okazać się problematyczną figurą gdzieś tam w dalszych posunięciach. Goniec G3, poprawienie gońca, co by hetman nie miał kontaktu tutaj z polem G2 i w tym wypadku po ruchu wieża A, D8, bardzo fajnie tutaj wchodzą swoimi wieżami do gry. Być może będzie koncepcja jakiegoś przełomu poprzez D5 później, zobaczymy. No i teraz tak, pytanie do was, bo to jest kulminacyjny moment w partii, moi drodzy. Tak, wiem, to jest ten moment, na który czekaliście. I co byście zagrali teraz? Teraz białymi, w tej rozgrywce? No to jest, moi drodzy, trudne pytanie, no bo nie mają tutaj jakiegoś żadnego bombowego posunięcia, że tak się wyrażę, białe. Najlepszym ruchem w pozycji jest wieża B1 oraz, moi drodzy, król H1. Z tym królem to był taki żart, chociaż czy taki żart nie do końca, bo król H1 niby taki joke nieudany z mojej strony, ale wtedy już nie ma związania. Przez to związanie może być troszeczkę problemu. Wieża B1 polecane przez silnik, najlepsze od razu tutaj z wprowadzeniem wieży aktywnie do gry. Tutaj atak na B7, no i co? No i fajnie jest. Natomiast tutaj mamy zagranie, moi drodzy, H3. Michał Chigorin wybiera ten motyw. On chce zagrać H3, pogonić gońca, wyjaśnić tą figurę. Tylko jaki jest problem z tym posunięciem? Coś tutaj, moi drodzy, śmierdzi. Coś tutaj śmierdzi i zapewniam was, że to nie u mnie. Coś tutaj śmierdzi na szachownicy. Coś tutaj, moi drodzy, no można powiedzieć, nie gra. Dlaczego? To jest ogromny błąd. Jakbym tutaj włączył paseczek stokfiszowy, to by było tak, pół przewaga białego. O ile jakaś była gdzieś tam koło równej pozycji, leci tutaj, moi drodzy, na łeb, na szyję. Ten ruch nie jest dobry, ze względu na to, że mamy związanie. I jak widzicie, można to wykorzystać. Kto ma pomysł to zagrać? Łapa w górę, moi drodzy. Będę zapisywał, wstawiał pozytywne uwagi. No, najlepszy ruch w pozycji to bicie, moi drodzy, skoczka. No tutaj została odbita figura, no bo co począć? I teraz jest hetman, moi drodzy, na G3. Nie można pionem odbić. Niestety, ruch, moi drodzy, H3 okazał się błędny. Podwałka figury. Po tej właśnie wymianie, która miała miejsce, koniec jest za darmo. Niestety, odbić tego nie można. No nie wiem, co sobie pomyślał wtedy Michał Chigorin, ale pewnie pomyślał, kurza noga, kurza twarz, nie chcę tak grać, ale muszę. No nie poddał się i to mi się podoba. Nie jak teraz tam gdzieś pionka dwa stracą i poddają partię. Król H1 i mówi gramy dalej. I partia trwa dalej. Ten pionek wisi. Można to było wybić gońcem, hetmanem. Natomiast tutaj zostało zagrane hetman G6. No wie, że ma tą figurę do przodu, więc nie musi się tutaj na pionkożerstwo nastawiać sztajnic. Chociaż tak naprawdę po ewentualnym biciu, biciu tutaj na F2, wieża F1. Nawet hetman wraca na G3 i co? Pozycja jest o wiele, wiele lepsza dla czarnego. Tak jak naprawdę i po ruchu tutaj hetman G6. No ale teraz idzie biały all or nothing i to może być ciekawa partia. Wieża D3. Koncepcja jest, moi drodzy, nawet strojenia ciężkich figur. Wszystko, aby skupiało się na tym ataku na słaby punkt D6. Hetman F6, moi drodzy, robienie miejsca dla skoczka tutaj na G6, co by się lepiej poczuł. On tutaj, moi drodzy, taki wstydliwy, skrępowany, a on musi tutaj rozwinąć swoje skrzydła. Od kiedy skoczek ma skrzydła, to też jest kolejne pytanie, na które, no, być może znajdę odpowiedź. Hetman, o, nie tutaj, hetman D2, tak jak mówiłem, wcześniejszym planem, i w tym wypadku skoczek G6.
Skoczek, moi drodzy, G5. O, i idą, tak jak mówię, all or nothing. Idą tutaj po wygraną. Nie mają figury białe, ale mówią, mamy morderczy atak. No, oczywiście napad jest na punkt F7 i tutaj będą ciekawe uderzenia taktyczne. Jakbyście obronili punkt F7, no nie wiem, może wierzą w jakiś tam sposób. Tutaj, moi drodzy, skoczek. Skoczek z C na E5 z atakiem na gońca, z atakiem na wieżę. No i z obroną oczywiście punktu F7. No czy to nie jest piękne posunięcie? Wygląda to, że wisi goniec i jest atakowana wieża. Co robić z tym fatem? Jest wyjście, podpowiem. Można póki co, wydawałoby się, nic nie tracić. Tak było w partii. Wieża F3. No, goniec tak naprawdę niby wisi, ale jest atak na hetmana. I tak, na dobrą sprawę, taką prostolinijną kontynuacją, uproszczenie takie dla czarnego, żeby tutaj powymieniać i po prostu wygrać to, mając do przodu ten materiał, to było skoczek bije C6. Po ewentualnym wieża bije tutaj F6. Bicie. Tak? Na tej zasadzie. No i nie wiem. Nawet jeżeli zostałoby zlane F7, czy to wieżą, czy to skoczkiem, chociaż F7 wieżą jest raczej logiczniejsze, no to na dobrą sprawę wygraną pozycję mimo wszystko materialnie i pozycyjnie mają czarne, więc tak naprawdę to była koncepcja, która ułatwiała tutaj wszystko, chociaż w tym miejscu mamy skoczek, moi drodzy, bije F3, atak na hetmana. No ale F7 wisi, ktoś powie. No i jest z tego robiony pożytek. Goniec bije F7 i teraz pada ruch, którego się nie spodziewacie. No, leci wieża, ktoś powie. Król odchodzi, leci wieża. Niby tak, niby nie. Hetman bije F7. No tutaj, moi drodzy, sztaniec uznał, że w podbiciu, nawet jeżeli skoczek to wybije, to hetman i tak leci. Więc łeb za łeb, moi drodzy. W tym wypadku to była możliwość, jak najbardziej. Pokażę wam tę linię, po skoczek bije F7, ewentualnym skoczek bije D2 i nawet jeżeli wieża zostałaby wzięta, to wieża bije D8. Mamy, moi drodzy, 3-4 figury na osamotnioną wieżę, no która bohatersko weszłaby zapewne do gry tutaj gdzieś na D1. No nie, no nie ma tutaj co zbierać z białego w tej akurat, w tym wariancie, więc w tym wypadku mamy G bije F3, chociaż tak naprawdę to niewiele zmienia, bo w tym momencie, no niby atak na hetmana, wciąż tak ma miejsce, tutaj już hetman nie wisi, ale teraz pada ruch i no co, Cigoryń poddaje partię, no zapewne troszeczkę zapłakany gdzieś tam, łezka się wokół kręci, że no podwalił jednak tą figurę tutaj w tak ważnym pojedynku meczu Mistrzostwo Świata, podstawił figurę, no zdarza się, najlepszym. Hetman. C4. Tak było w partii, wygląda na to, że no nie ma co zbierać. W tym momencie Cigoryń rezygnuje. Myślę, że miał ku temu powody. On już widzi, że tutaj już nic nie ugra, tutaj już nic nie oszuka. Hetman zajmuje świetną placówkę, grozi nawet chociażby teraz proste H6, skoczek nie ma odejścia. Te figury są strasznie silne, moi drodzy. Będzie można zrobić pożytek tutaj z dodatkowego materiału, który no, posiadają czarne. Białe niestety nie, więc tak naprawdę przy ewentualnej nawet jeszcze wymianie hetmanów, to już w ogóle jest istna masakra, moi drodzy. Więc no, zemściło się to, że no tutaj niedopatrzenie miało miejsce w partii. Jak widzicie, jeszcze raz cofniemy do tego momentu, kiedy zostało tutaj zagrane. No, bardzo niedokładne, takie można powiedzieć lekkomyślne H3. No, zazwyczaj dobry pomysł, kopnąć H3 gońca, wyjaśnić, albo odchodzi, albo ewentualnie bije. Ale teraz tutaj, nie przy tym gońcu. Tak jak mówiłem, ten goniec, moi drodzy, związuje punkt F2. Nie okazało się to być kluczowym, takim przełomowym momentem w tej partii. No jak widzicie, nawet najlepsi robią błędy, więc nie martwcie się, że jeżeli wy je robicie, bo tak naprawdę to macie moje rozgrzeszenie, po prostu usprawiedliwią was, tak? Jeżeli Cigoryń mógł, no to my też coś tam podstawić od czasu do czasu możemy. Dobra, moi drodzy, tyle o podstawianiu. Dziękuję za uwagę, mam nadzieję, że partia podobała się. Dajcie znać, sorki jeszcze raz za ten głos przez nos. Natomiast jak wiadomo, sezon przeziębień, chociaż za oknem wiosna, moi drodzy, tutaj Mrągowo, Jakubowo, w tych rejonach jest naprawdę pięknie, cieplutko, więc jeżeli u was jest zimno, to dawajcie koniecznie na Mazury. Dobra, nie przeciągam, dziękuję za uwagę i do usłyszenia.